Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejna, już druga seria z gry Cyberpunk, którą będziemy wspólnie przeżywać na streamach. Także ja jestem na streamie, jest ze mną już teraz kilkadziesiąt osób, ponad 50 aktualnie, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo widać, że seria z Cyberpunka Wam się bardzo spodobała i bardzo Wam podeszła i bardzo licznie powracacie na streamy, także jest mi niezmiernie miło i bardzo Wam za to dziękuję. I teraz, moi drodzy, podczas tej drugiej serii chciałbym na samym początku nieco Wam opowiedzieć o tym, jakie planuję w tej serii zasady. Pierwsza i najważniejsza zmiana, jaką tutaj dostrzeżecie, to będzie to, że założymy sobie postać męską. Będziemy grać mężczyzną, czyli Vincentem. Pierwszą serię prowadziliśmy kobietą, czyli Valerie. Teraz zdecydujemy się na mężczyznę. Wybierzemy sobie oczywiście inną przynależność. Wcześniej graliśmy nomadem, teraz wybierzemy sobie albo panka, albo korpo. I tutaj chciałem od razu poinformować, że warto pojawiać się na streamach, albowiem to widzowie na streamie będą decydować, którą przynależnością sobie tutaj zagramy całą serię. Zaraz zrobimy sobie ankietę, ja tutaj przez bota zaraz puszczę ankietę na czat i będziemy sobie wspólnie wybierać, jaką tutaj przynależność nasza postać przyjmie. Mamy do wyboru właśnie korpo, panka i nomada. Nomadem już graliśmy, pozostały nam jeszcze dwie. Czyli pierwsza zmiana mężczyzna, druga zmiana już nie nomad, tylko coś innego. Kolejne zmiany, moi drodzy, o których chciałem Wam wspomnieć, to po pierwsze dubbing. Dubbing już nie będzie polski, tym razem przetestujemy sobie dubbing angielski. Napisy pozostaną oczywiście po polsku, a dubbing, no posłuchamy sobie po prostu angielskich dubbingów. Będzie na pewno też kilka momentów, żeby posłuchać sobie Keanu Reevesa, jak się wczuł w tą rolę dubbingową. Nie mogę się doczekać, aż go posłuchamy. Kolejne zmiany, moi drodzy, będą takie, że planuję ogrywać grę na dużo, dużo wyższym poziomie trudności, niż to było wcześniej. Wcześniejsza seria i wcześniejsze streamy były prowadzone na poziomie normalnym, natomiast teraz planuję wybrać poziom trudny, bądź nawet bardzo trudny. Zobaczymy, jeszcze się nie zastanowiłem, nie przemyślałem tego, aczkolwiek okaże się niebawem. Kolejna sprawa to poprzednią serię ogrywaliśmy bronią białą, głównie kataną, ewentualnie snajperką lub jakimś karabinem. I tak nie za specjalnie się skradałem i hakowałem. W tym podejściu, moi drodzy, myślę, że będziemy sobie grali innymi przede wszystkim brońmi, takimi jak shotguny, pistolety, ewentualnie może też troszeczkę rozwiniemy sobie inne tutaj dziedziny, chociażby wytwarzanie. I to jest kolejna rzecz, o której chciałem Wam wspomnieć. Myślę, że to będzie jedna z ciekawszych rzeczy, ale może mi się tak wydawać. Pozostawiam to Waszej ocenie na czacie i w komentarzach pod tym filmem. Ponieważ zaplanowałem sobie, że nasz bohater Vincent będzie nosił i używał tylko i wyłącznie tych przedmiotów, które wytworzymy sami. Czyli będzie nam tutaj bardzo zależało na tym, żeby to wytwarzanie mieć oczywiście na jak najwyższym poziomie. Będziemy przetwarzać te wszystkie elementy zdobyte. No i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jeżeli na pewnym etapie gry uznamy, że to jednak jest chyba zbyt trudne do osiągnięcia, no to będziemy się zastanawiać, czy by nie pójść w innym kierunku, ale ja oczywiście będę dążył do tego, żeby dotrzymać do końca tej serii danego słowa, czyli każdą jedną rzecz, którą będziemy używać, chciałbym, żeby ona była przez nas wytwarzana, a nie gdzieś tam zdobyta z przeciwnika, bądź kupiona u kupca. Także podejrzewam, że większość rzeczy, które podniesiemy, będziemy przerabiać na elementy i z tych elementów będziemy sobie wytwarzać kolejno bronię i ubiór. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i w sumie z takich głównych założeń do tej serii to by było na tyle. Także ja sobie teraz przystąpię, moi drodzy, do nowej gry.
Tutaj już na samym początku wybieramy poziom trudności, czyli w sumie nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się zastanowić nad nim. Łatwy sobie pominęliśmy. Ja wybrałem ostatnio normalny. Zobaczmy, co tutaj jest zapisane. Poziom trudności. Na tym poziomie walka stanie się wyzwaniem. Aby przetrwać, konieczne będzie stosowanie przedmiotów zużywalnych i gadżetów bojowych, instalacja odpowiednich szczepów oraz przemyślany dobór atutów. Natomiast bardzo trudny. Na tym poziomie walka stanowić będzie spore wyzwanie. Odpowiedni dobór atutów, przemyślane rozwijanie postaci, sprytne korzystanie z mechanik gry i otoczenia. Wszystko to będzie konieczne do przetrwania. Na szczęście poziom trudności możemy zmienić w trakcie rozgrywki. Także ja tutaj pójdę o dwa kroki do przodu i wybiorę sobie bardzo trudny poziom. Także zobaczymy. No i tutaj, moi drodzy, pojawia się teraz pytanie, jaką przeszłość i przynależność postaci wybrać. Wcześniej ogrywaliśmy nomadem. Teraz do wyboru mamy punka oraz korpo. Pozwólcie, że wam przeczytam opisy. Najpierw punk. Mawiają, że aby zrozumieć ulicę, musisz tam żyć. Gangi, fikserzy, lalki, dilerzy. To oni cię wychowali. Tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego, a ty żyjesz z łamania prawa. I korpo. Trudno opuścić świat korporacji i zachować życie, a jeszcze trudniej duszę. To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretów i informacji. Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka, są tylko zwycięzcy i przegrani. I to, o czym aktualnie, moi drodzy, już wiemy, to to, że wybór tak naprawdę tej przeszłości postaci ma jedynie wpływ na pierwsze dosłownie pół godziny, może 40 minut gry, albowiem początek poznania się naszej postaci z Jackiem przede wszystkim jest zwyczajnie inny. Później ewentualnie dochodzą nam troszeczkę inne opcje dialogowe, ale w sumie jeżeli chodzi o różnicę, to by było na tyle. Tutaj mamy różnicę tylko w tym początku. Także tutaj, moi drodzy, ja w tej serii będę chciał zrobić oba początki, więc zrobimy sobie początek punkiem. Zobaczymy, jak się nasz punk Vincent będzie poznawał właśnie z Jackiem. Następnie po zrobieniu tego początku punkiem wrócimy sobie do samego początku i zrobimy sobie wstęp korpo, ewentualnie zamienimy je miejscami. Może zaczniemy od korpo, a później zrobimy sobie punka, ale ja po prostu chciałbym ograć wszystkie dostępne początki, tak żeby wam je też pokazać, zaprezentować, bo sam jestem po prostu ciekaw. I moi drodzy, później dalszy ciąg serii, już po rozpoczęciu gry, po zrobieniu tego, powiedzmy, wstępu, będziemy już grali albo punkiem, albo korpem. Zależy, co wybierzecie na streamie podczas ankiety, którą zaraz dla was puszczę. Także w tym momencie, moi drodzy, ja uruchamiam ankietę. Na YouTubie zrobimy sobie tutaj pauzę, a na streamie będziemy wybierać aktualnie, czym będziemy ogrywali całą serię i tą postać, czy tam tą przeszłość, którą wybierzemy w ankiecie, to nią zagramy jako drugą. Tak, żeby nią zagrać i później już kontynuować rozgrywkę. A teraz, w tym momencie, zrobimy sobie wstęp tej niewybranej przez was na czacie, tak żeby ją ograć, cofnąć się i zrobić, powiedzmy, zrobić już później tą drugą przeszłość. Także taki jest plan, moi drodzy. Mam nadzieję, że interesujący. Także tutaj robimy sobie pauzę w odcinku YouTube'owym, a na streamie przechodzimy do głosowania. W porządku, moi drodzy, głosowanie na czacie zostało już zakończone. Aktualnie zwyciężył punk, także punkiem będziemy ogrywać serię. Dziękuję bardzo wszystkim za głosy. Także zgodnie z tym, co zapowiedziałem, zrobimy sobie początek rozgrywki korpem. Zobaczymy, jak wygląda tutaj początek gry korpem. Następnie po tym przejdziemy sobie z powrotem do punka i już punkiem pociągniemy sobie całą dalszą serię. Także, moi drodzy, ja już sobie tutaj zamykam głosowanie dokładnie teraz. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za oddane głosy. W przyszłości będziemy mogli sobie tych głosowań robić więcej. Mam nadzieję, że taka forma wam się podoba. I teraz oczywiście, tak jak mówiłem, punkiem ogrywamy serię, natomiast teraz wchodzimy sobie na korpa i robimy nim początek rozgrywki, tak żeby zobaczyć, jak
ten początek wygląda. Także lecimy.